Dobrze, jesteśmy z powrotem. Jezu, ale jestem zadowolony, więc chyba zabraliśmy kielich. Na to wygląda, że jednak nie, tego kielichu może nie było w poziomie, ale on się z automatu zebrał. Chyba, że nie było tutaj kielicha, a jakby to powiedzieć, zrobiłem to no, zupełnie inaczej niż trzeba było. Dobra, mamy tutaj tarczę i chyba nic innego nie będziemy mieli już tutaj. Nie, więc teraz tylko już tarcza nam zostaje, więc wszystko poszło zgodnie z planem, moi drodzy. Jestem z tego powodu bardzo zadowolony oczywiście. To już widzieliśmy. I to też w zasadzie, więc przewinęliśmy sobie dialog. Mamy Found Gold Shield, czyli po prostu naszą złotą tarczę. Teraz możemy wrócić na mapę główną i rozpocząć poziom. Oficjalnie. Tak jest, mamy kieliszek. Zobaczcie, nawet nie musieliśmy go zbierać, po prostu nam się z automatu zebrał. 11. Dobry wynik. Jeszcze tak 2 lub 3 do zebrania i będzie tyle z dzisiejszej sesji. Godzina i 14. Ładnie. Dobra. Lecimy z koksem. Cutscenkę myślę, że będzie można przewinąć już, bo już ją widzieliśmy. I teraz rozpoczynamy oficjalny poziom. I powiem wam szczerze, że było nam to dosyć potrzebne, dlatego że tutaj przyznam szczerze, że niektórych wrogów możemy dzięki temu Chicken Drumstick zamienić po prostu w kurczaki. Ja wam to zademonstruję, ale spokojnie. Przyjdzie na to czas. Dobra. Idziemy tędy. Oczywiście, że tak. Trzeba znaleźć na początku... A nie, tutaj nie mogę przejść. Tutaj będzie w ogóle boss na nas czekał. Tutaj nic nie mamy. Musimy pójść... O, tutaj. Tu mamy, jakby to powiedzieć... No właśnie, będziemy mogli sobie fontannę zdrowia ogarnąć. Ale zanim jednak przejdę do konkretów, jeżeli chodzi o jakieś wspomnienie z moim poziomem, to na początku chcę podziękować tym dwom panom, a w zasadzie Michaelowi Fortescue za tą ciekawostkę, która teraz wam się wyświetla na ekranie, i Citrusowi, bo po tym poziomie wrócimy do innego poziomu. Dziękuję wam panowie za oglądanie serii uważnie, bo poza Citrusem i w zasadzie tą ciekawostką od Michaela, i chyba Michael też chyba o tym mniej więcej wspomniał, o ile dobrze pamiętam, to nikt o tym nie wspomniał, więc jestem zadowolony. To oznacza, że seria jest oglądana ze zrozumieniem. Za co bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że ogólnie wam się podoba styl prowadzenia tej serii. Nie mówię co prawda na żadne ciekawostki ani nic, dlatego że ta gra nie ma ciekawostek jako tako. A jak ma, to właśnie taką, którą przedstawił właśnie Michael w sekcji komentarzy. No i cóż. To jest fajne trochę takie, no bo jakby nie muszę się tutaj super pod tym względem szukać researchu ani nic, chociaż ja bardzo lubię szukać research, robić w sensie research do takich oto właśnie zagrajmy wy. No ale w tym wypadku akurat nie robi mi to w żadnym wypadku, dlatego że jakby to powiedzieć, tutaj mogę się bardziej skupić na jakby moich przeżyciach z tą grą. I musimy uważać na te oto łapska, bo jak widzicie, no łapska, ptaka, no zabierają nam malutki damage. Mamy runę ziemi. Wow, myślałem, że spadnę na sam dół, to byłaby dopiero kurde najgłupsza śmierć ever w grach wideo. I teraz pytanie, gdzie potrzebowaliśmy tej runy? Bo ja nie wiem szczerze. Gdzie ona nam była potrzebna? Spadnijmy sobie w dół, pewnie. Tutaj nie. Tutaj też nie. Czyżby runa ziemi była nam potrzebna tutaj? Właśnie. Teraz mamy skok przez te tutaj, te co się. None shall enter. The shadow demons are entombed within.
separated from the world of goodness and light until the earth cracks open. No one, not even the Dark Lord Zarak, can release them without the shadow artifact. Leave now, or share their doom. Okej. Tutaj jest wyjście w ogóle z poziomu. Co za głupota. Tu jest w ogóle, mówię, wyjście z poziomu, więc będziemy musieli jakoś poszukać wrogów. Ale myślę, że Chicken Drumstick nam się przyda do tego, dlatego że uwierzcie mi, wrogowie tutaj są dosyć potężni. To mogę co jedynie od siebie powiedzieć. O ile będą, to wam to zademonstruję. Ale póki co ich nie widzę, więc mam taki jakby trochę malutki problem. Albo że oni się dopiero pod koniec pojawiają i wtedy musimy z nimi walczyć. Szczerze nie pamiętam. Jeżeli mam być szczery. Chyba, że musimy te wszystkie, powiedzmy, zarodniki, o ile to tak się nazywa, te co się musimy wszystkie pokonać i wtedy oni się pojawią. Bo tutaj wrogowie są zupełnie inni. Na razie ich co prawda nie ma, ale... No. Tutaj z tyłu widzicie, kaska była. Kaska. Lecimy sobie teraz do góry. Zobaczymy, czy tam coś u góry jest. No nie, tutaj nic nie ma, więc... No, jestem teraz dosyć zdziwiony bardzo. Nie powiem, że nie. Wrogów nie ma. Co tutaj trzeba było robić? Tutaj mamy drzewko. Ale za tym drzewkiem nic nie ma. To jest problem. Wiecie co? Wydaje mi się, że musimy jakby kierować się do tamtego ziomka, do tego posągu. Bo jednak on chyba nas do exitu nie zaprowadzi. Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że to... No nie ma innego wyjścia, bo tutaj nic nie zrobimy, więc trzeba się kierować w tamtą stronę. Skok, oczywiście, że tak i... Nie. Jednak spieprzyłem sprawę. Dobrze, jestem z wami z powrotem i powiem szczerze, że albo potrzebujemy jakiegoś klucza, albo nie wiem, co musimy zrobić tutaj. Bo serio, patrzcie, nie mogę nic tutaj zrobić. Nic a nic. Nie ma nic, co by mogłoby to otworzyć. Chyba, że to za tą głową, ale nie. Tu też nic nie ma. Nie wiem. Powiem wam szczerze, że... Nie wiem, co tutaj się robiło. Nie będę owijał w bawełnę. Jeszcze spadłem w głupi sposób, bardzo głupi. Cały czas zapominam, że to się kółkiem skacza, a nie X-em. Że kółkiem, że X-em to wiecie, można wymierzyć co jedynie atak. Wow. Ale drop. Może coś będzie za tym, albo za tym. Nie wiem, powiem wam szczerze, że... Jest to zagwozdka dosłownie. Wchodzimy w tekstury. Nie, ale musi tutaj coś jeszcze pasować. No nie może być inaczej.
Wiecie co? Po raz pierwszy wezmę i ogarnę sobie na necie, jak to zrobić. Więc poczekajcie, zobaczę let's play Ubio. Słuchajcie, wydaje mi się, ja się oczywiście mogę mylić, że musimy mimo co chyba wrócić do tamtego poziomu, o którym Citrus wspominał. Tylko że jak wyjdę teraz z Quit, to mnie wyrzuci, prawda? Tak. Wrzuciło mnie do menu, więc wczytamy sobie saveik. Dobra, on sobie już padł. I teraz zobaczymy, co ta babka nam powie. A most edifying spectacle, sir. Man and vegetable in a magnificent duel to the death. Oh, I've come over all of a doodar. Here, have this lovely dragon gem as your reward. Oh, lovely majestic creatures dragons are. Dobra, mamy drugi rubin. Tylko co nam to da? Chyba będziemy mogli tego. Może nie to. Ja bym sobie podładował, wiecie co. Pyk, 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 pyk. Dobra, mamy to. Wszystko mamy podładowane na maksa, tylko jak tamtą rękę zdobyć teraz? Dobra, mamy klucz, który powinniśmy wtedy zebrać. W sensie, mamy go już teraz. I chyba będziemy mogli już normalnie tamten poziom zrobić. Kurde, nareszcie, moi drodzy. Nawet nie wiecie, jak bardzo jest to demotywujące. Uwierzcie mi. Ja pierdziule. Widzicie, jeden fałszywy ruch i po prostu możecie sami spieprzyć humor. Tak jak ja to zrobiłem w sumie teraz, bo sam sobie spieprzyłem humor. Było wszystko fajnie do czasu. Trzeba teraz się do tej szafy dostać. Jesteśmy tutaj. Dobrze, dobrze, dobrze. Noż kurde, Daniel, skacz tam. Przyznam szczerze, że za dzieciaka zawsze pamiętałem o tej szafce. Nie wiem dlaczego tutaj zapomniałem o tym. Kompletnie mi z głowy ona wyleciała. Ale dobra, najwidoczniej tak musiało być. Człowiek się w końcu musi na błędach uczyć. Mamy klucz. Dawaj mi ten artefakt, który nam się przyda. Jest, mamy to. Teraz już możemy tamten poziom normalnie zacząć. Brak mi słów. Ale niestety jest to, czekajcie, jest to, wczytałem w takim momencie tego save state'a, gdzie nie miałem tych dragon gemów, więc trzeba będzie jeszcze raz zawalczyć z dyniogłowym pajacem. Ale to już tylko formalność. Dobra, jesteśmy w miejscu, gdzie powinniśmy teraz być. I bierzemy rączkę. Dobra. I tutaj trzeba teraz chyba jako tako to ogarnąć. Czekajcie, to chyba idzie według tych. To, czyli tak, to. Czyli musimy zacząć od ognia. O, udało się. I teraz żeśmy odpalili bestię, którą będziemy musieli zniszczyć tym landstickiem, czy jakoś tak. Tak to się nazywało? Drumstick, przepraszam. Tu mamy kielich, spoko. I teraz możemy stąd sobie wyjść. No, wszystko cacy, głos mi się nagrywa, dobra, nagrywa mi się. What have you done?
Once again, the shadow demons are wreaking havoc across the land, and it's all thanks to you. The single most destructive and wretched creatures in the history of the world, and you've given them an early parole. They will be heading for the ruins of King Peregrine's castle. Galamir is doomed. Dobra. I proszę bardzo, to są te oto bestie. Chociaż nie, je tutaj trzeba chyba tym. Kurde, widzicie, trzeba tutaj mieczem jednak. A i ja zrypałem teraz. No dobra, trudno się mówi. One są dosyć potężne, jak widzicie, sporo hapsu mi zabierają. No ale trudno się mówi, niestety, takie jest życie. Gdybym miał złoty miecz, to jeszcze by inaczej by wyglądało, ale wiecie co, chyba młotkiem też mogę iść dzielić. Nie będzie chyba z tym problemu, chyba nawet młotkiem szybciej się bije te stwory. Przyznam szczerze, że za dzieciaka sprawiały mi te stwory problem. Ale zobaczymy, jak teraz pójdzie. Gin przepadni 29%. Ja pierdziule. Ale lipa. Dobra, trzeba sobie podładować parę rzeczy. Dobra. Trzeba znaleźć kolejne bestie. Dobra. Trzeba będzie teraz HP-se podładować. Koniecznie. Ho, ho, ho. To mi zwiastuje walkę z bossem. No. Bo to będzie walka z bossem. Oh no. Dobra, już wiem, na co mi będą potrzebne ogniste strzały. Zginiesz, śmieciu, zaraz jeden z drugim. Lubisz to, co? Lubisz to. Wow, 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 ja nie spadnę, ja przeżyję. Ale wiecie co? Zrobimy inaczej. Zwykłym najpierw łukiem pociśniemy, a potem sobie doładujemy tamten ognisty. Ty gnoju, jeden z drugim. Zaraz zginiecie, frajerzy. Za dzieciaka to mi w sumie ten boss nie sprawiał aż takich problemów. Bardziej ci przeciwnicy mi sprawiali problem niż sam boss, bo sam boss to jest po prostu coś śmiesznego, a nie coś strasznego. Wow. Już po nich, Jezus Maria. Mogę sobie HP podładować. Jezu, dwa razy fontanna zdrowia, ale jestem w niebie. Ja jestem w niebie, moi drodzy. Wow.
Wow, jestem w niebie, naprawdę. Serio. Nie mogę w to normalnie uwierzyć. Ale niestety sobie HP nie podładuję na maksa. Ale tutaj sobie już mogę podładować.